Kinowrocławskim Magazynie Miejskim. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Co dziś zobaczymy w programie? Zmiana rozkładu jazdy MPK. Rozmowa dnia. Uwaga, od poniedziałku zmienia się rozkład jazdy MPK w Inowrocławiu. Dotyczy to praktycznie wszystkich linii, o czym trzeba pamiętać. Zmieniona zostanie trasa linii numer 21, która wraca do swojego starego przejazdu przez ulicę Narutowicza. Większość linii będzie miała zmniejszoną ilość kursów. Głównie chodzi tutaj o linię 3, 4, 7. Z kolei linie numer 10, 16, 27 i 28 mają jedynie zmienione czasy przejazdu w dni powszednie. Natomiast linia numer 16 będzie miała zlikwidowany kurs z dworca PKP o godzinie 22.16 i kurs z Montew o godzinie 22.44. Mniej autobusów będzie też jeździć 24 i 31 grudnia. Z kolei w pierwszy dzień świąt i w nowy rok kursy zostaną zawieszone. Nowy rozkład jazdy znajdziecie na stronie inowrocławskiego MPK. Wszyscy pragniemy powrotu do normalności, którą cieszyliśmy się przed pandemią koronawirusa. Z niepokojem obserwujemy statystyki zakażeń i zgonów w obawie przed kolejnym lockdownem. Czy da się zapobiec kolejnej fali zachorowań? Tak, to jest możliwe dzięki szczepieniom przeciw COVID-19. W Inowrocławiu przez cały czas czynne są punkty szczepień, w których wykwalifikowany personel czeka na każdego, kto zechce wspomóc walkę z koronawirusem. Czy wiesz, że osoby zaszczepione, nawet jeśli zachorują, przejdą chorobę łagodniej, bez konieczności hospitalizacji? Zaszczepieni nie przechodzą kwarantanny po kontakcie z osobą zakażoną. Nie są też wliczane do limitu osób, które obowiązują organizatorów imprez kulturalnych, sportowych i innych społecznych wydarzeń. Mogą również swobodnie podróżować. Inowrocław mówi stop COVID-19. Zaszczep się dla siebie i innych. Rozmowa dnia, witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, w czwartek obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej, czyli Dzień Nauczyciela po prostu. To jest zwykle okazja, żeby nauczycielom, dyrektorom podziękować za ich pracę, w niektórych przypadkach też nagrodzić i w tym roku na wniosek prezydenta miasta Inowrocławia nagrodę, uwaga, ministra edukacji narodowej otrzymał mój dzisiejszy gość, pan Ireneusz Zieliński, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5. Witam bardzo serdecznie i gratuluję, panie dyrektorze. Dzień dobry, witam, dziękuję bardzo. Jak pan to wyróżnienie odebrał i czy to jest najwyższe wyróżnienie w pana dotychczasowej karierze? Tak, zdecydowanie. No, cieszę się bardzo, bo jest to docenienie pracy, jak to rozumiem, całej społeczności szkolnej, naszego tutaj współdziałania nauczycieli, rodziców, oczywiście wszystkich, którzy ze szkołą współpracują. Tak to odbieram. No tak to też chyba ja rozumiem, bo przecież generalnie jak się patrzy na pracę dyrektora, to patrzy się na szkołę. Jak szkoła funkcjonuje dobrze, jak ma dobrą opinię, jak się dobrze o niej mówi, no to wtedy pewnie się myśli, czy by tego dyrektora nie nagrodzić, a raczej pewnie tak w codzienną pracę dyrektora to nawet organ prowadzący pewnie nie do końca jest w stanie całkowicie wniknąć. To znaczy tak, no powiem szczerze, że szkoła stara się robić to, co może, to co przede wszystkim to, co wynika z ich obowiązków, tak? Czyli tutaj praca dydaktyczna, wychowawcza, opiekuńcza, ale także staramy się wychodzić poza te ramy i robić to, co można dla dzieciaków, dla młodzieży, dla środowiska lokalnego, tak żeby ta szkoła nie była odcięta od osiedla, od miasta, ale żeby była jej częścią. A proszę powiedzieć, jak szkoły i pana szkoła też świętują ten Dzień Nauczyciela, bo za moich czasów w szkołach to były takie po prostu huczne akademie. Nie wiem, czy w dobie pandemii jeszcze coś z tego w ogóle zostało. Znaczy tak, tylko tyle, że oczywiście trzeba przestrzegać tych zasad higieny. W związku z tym dzisiaj na przykład był apel za pośrednictwem radiowęzła szkolnego. Staramy się unikać takich wielkich, masowych imprez z wiadomych względów. Natomiast jutro mamy Radę Pedagogiczną, także jako grono pedagogiczne i pracownicy spotykamy się jutro. Proszę mi powiedzieć, bo pańska szkoła była gimnazjum. Tak.
W związku z tym jest to taki typ szkoły podstawowej, który musiał się jakby przeobrazić, tak, poczwarzyć w prawdziwą szkołę podstawową. Czy to powodowało też jakieś trudności? Bo ja rozumiem, że na przykład choćby dobór nauczycieli do tych najmłodszych klas, to była chyba praca u podstaw. Częściowo tak. My zaczynaliśmy jako nauczyciele w szkole na Robinie, w tak zwanej piątce, jak to się mówi popularnie. Później w wyniku reformy zostaliśmy przekształceni w gimnazjum numer 2, później zespół szkół. Obecnie jesteśmy również podstawówką, natomiast zgadza się, że były pewne perturbacje. Były one głównie związane z nauczycielami, ponieważ w momencie, kiedy przestaliśmy być szkołą podstawową, no niestety ta edukacja wczesnoszkolna nie była niestety potrzebna. W związku z tym ci nauczyciele bądź odeszli, bądź musieli się dostosować do kształcenia w szkole gimnazjalnej, w tym typie szkoły. Natomiast w momencie, kiedy zapadła decyzja, że zostajemy ponownie szkołą podstawową, musieliśmy tych nauczycieli odzyskiwać, szukać, albo przychodzili do nas sami. No i jesteśmy dalej niestety w takich czasach zupełnie nietypowych, praktycznie jak z filmu science fiction, proszę powiedzieć, bo szkoła znowu działa normalnie gdzieś tak od początku września. Wcześniej była nauka zdalna czy hybrydowa. Proszę powiedzieć, jak pan przez te półtora miesiąca odebrał już tych uczniów i tych nauczycieli, którzy wrócili? Czy to są tacy sami ludzie, czy to oni są inni, czy mają inne problemy, czy już są, czy widać jakieś problemy, które się pojawiły i są nowe? To znaczy tak, na pewno ten okres nieobecności uczniów w szkołach i zdalne nauczanie miał duży wpływ na uczniów, właściwie na rodziny, na nauczycieli. W związku z tym tutaj od samego początku funkcjonowania szkoły, od września, podkreślamy, że do dyspozycji rodziców i uczniów jest pani pedagog, pani psycholog, ta pomoc, która w razie potrzeby jest do dyspozycji. Natomiast wrócił gwar do szkół, młodzieży mamy dużo, także jest czasami bardzo wesoło, ale cieszymy się, ponieważ to jest normalna nauka i tak być powinno. Co nie znaczy, że w przypadku nauczania zdalnego nie radziliśmy sobie tak, jak umieliśmy. To znaczy głównym problemem był sprzęt, na szczęście udało nam się zgromadzić na tyle tego sprzętu głównie komputerowego, czyli laptopów, że w przypadku, kiedy rodzice się do nas zwracali w takich trudnych, bardzo trudnych sytuacjach, to staraliśmy się ten sprzęt wypożyczać. Natomiast gorzej, jeśli chodzi to o zdrowie takie psychiczne dzieciaków, ponieważ każdy przyzna, że takie siedzenie kilka godzin przy komputerze i nauka zdalna niekoniecznie działa komfortowo zarówno na zdrowie psychiczne tych dzieciaków, jak i w ogóle rodziny, ponieważ mamy przypadki, że jest kilkoro rodzeństwa, więc taka nauka w małych mieszkaniach była skomplikowana. A już tak abstrahując od tych takich właśnie psychicznych konsekwencji tego, czy dzieci mają też duże zaległości po prostu? To znaczy raczej nie, aczkolwiek to wszystko okaże się w momencie, kiedy będziemy robić ewaluację, tak, czyli sprawdzać, jaki jest zasób wiedzy, umiejętności uczniów. No i oczywiście w przyszłości czekają uczniów egzaminy, tak? W związku z tym wtedy tak naprawdę wyjdzie, jak ta sytuacja, jaki miała wpływ na naszych uczniów. I jeszcze mam pytanie, jak ta szkoła teraz od września funkcjonuje? Czy ona jest dokładnie taka sama jak przed pandemią, czy też macie jakieś ograniczenia? Nie wiem, myślę chociażby o świetlicach, o bibliotekach, że to jednak tak musieliście się troszeczkę przeorganizować. No bardziej, że jest to bardzo duża szkoła. Tak, jest to duża szkoła. To jest ten plus, że mamy kilka wejść do budynku szkolnego. Oczywiście wszystkie zasady związane z higieną, tak, czyli myciem rąk, dezynfekcją, noszeniem maseczek, zajęciami w miarę możliwości w taki sposób, żeby nie uczniowie chodzili po szkole do sal, a żeby nauczyciele w miarę możliwości do nich dochodzili. Także to, co możemy zrobić, to robimy. A proszę powiedzieć, czy szkołę pana dotknął też problem z brakiem nauczycieli? Bo tak się gdzieś czytam, że w ogóle w Polsce coś takiego się dzieje, szczególnie w jakichś konkretnych specjalizacjach nauczycieli.
Tak, zgadza się, docierają do nas takie informacje. W naszym przypadku może to jest bardziej spowodowane tym, że szkoła się rozrasta. Jesteśmy osiedlem, gdzie dzieci nam, przynajmniej w naszej szkole, przybywa. W związku z tym staramy się robić tak, żeby dobrać jak najlepszą kadrę i w ten sposób, żeby nie, jakby to powiedzieć, nie komplikować zarówno dzieciom, rodzicom, jak i nauczycielom pracy, aby nie robić takiej zmianowości, żeby te zajęcia trwały do wieczora. Jak, póki co nam się to udaje. I jeszcze na zakończenie zapytam, bo ten okres był dość długi, kiedy nie było dzieci, to była też okazja coś pozmieniać, ponaprawiać. Wiem, że w Inowrocławiu takim liderem w tym roku została ósemka, która przeszła nieprawdopodobne metamorfozę wręcz można powiedzieć. Czy w przypadku Pana szkoły też się udało coś zrobić? To znaczy tak, my termomodernizację mieliśmy jakiś czas temu. To, co można było zrobić z takich poważniejszych rzeczy, mamy już za sobą. Przede wszystkim wnętrza szkoły, czyli podłogi, malowanie sal, zakup mebli. Natomiast oczywiście każda placówka chciałaby robić więcej. My takie potrzeby mamy na zewnątrz, czyli przede wszystkim olbrzymie boisko, które staramy się w miarę możliwości po kawałku remontować. A to, co możemy, robimy sami, dlatego że mamy takie możliwości spowodowane wynajmami, jeśli chodzi o szkołę. I te fundusze przeznaczamy właśnie bądź na zakup sprzętu, bądź na remonty we własnym zakresie. Oczywiście oprócz tego zawsze liczymy i dziękujemy za wszelkie fundusze przekazywane przez Urząd Miasta. Oczywiście one są ograniczone z wiadomych względów, natomiast staramy się po kolei te nasze potrzeby realizować. I na zakończenie już zupełnie, proszę powiedzieć, czego można życzyć nauczycielom w dniu, czy dzień po Dniu Edukacji Narodowej? No przede wszystkim dziękować za pracę, ponieważ większość nauczycieli to są pasjonaci, którzy pomimo tego, co się dzieje dookoła, pracują i to bardzo ciężko. Poza tym przede wszystkim zdrowia. Przede wszystkim zdrowia, no i oczywiście odpowiedniego docenienia, tak? Także każdy pracujący w zawodzie po pewnym czasie, no myślę, że wyciąga wnioski z tego, co robi. Jeżeli jest doceniany, no to oczywiście przynosi to satysfakcję. A w związku z tym, że liczymy na to, że starsza kadra niestety powoli nam odchodzi, prawda, na świadczenia emerytalne, przepraszam. Świat się zmienia. Również liczymy na to, że będą nas zasilać młodzi nauczyciele z taką samą energią i z takim samym przygotowaniem, jak ci, którzy powoli już ze szkół odchodzą. Dziękuję bardzo Panu i wszystkim nauczycielom. Oczywiście życzę właśnie tego. A moim i Państwa gościem był Pan Ireneusz Zieliński, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Inowrocławiu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I to już wszystko na dziś w Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia.